Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Kto cię potrzebuje? Jej mąż krzyczał tak głośno, że Seweryna zakryła uszy rękami. Zobacz, jaka się stałaś. Chwycił ją szorstko za ramię i zaciągnął do wielkiego lustra, które wisiało w korytarzu. Seweryna spojrzała na swoje odbicie i natychmiast spuściła oczy. Czego tu nie lubić? Mężczyzna uśmiechnął się gniewnie. Nie podoba mi się, że moja żona zamieniła się w kurę domową, która całymi dniami chodzi po mieszkaniu w jakiejś dzianinowej koszulce nowicjuszy. No i przytyła z 10 kilo. Bronisław, kazałeś mi zająć się domem, dziećmi. I skończyłam instytut. Ale nie pozwoliłeś mi pracować w mojej specjalności. To kim byś teraz była? Bronisław machnął ręką. Dziesiąty księgowy przy odległym stoliku przy oknie. Zaśmiał się z własnego żartu. I dom nie byłby posprzątany. Dzieci nie chodziłyby na różne kółka zainteresowań. Ale przynajmniej nie robiłbyś mi wyrzutów, że jestem kurą domową, która cały czas błaga cię o pieniądze. Daję ci wystarczająco dużo pieniędzy, abyś mogła je wydać na siebie. Idź do salonu piękności. Zapisz się na siłownię, kup nowe ubrania. Gdzie ty wydajesz te pieniądze? No właśnie. Seweryna spojrzała z poczuciem winy na męża. Adrian znowu zgubił telefon i musiała mu kupić nowy. A Jolanta chciała odświeżyć swoją garderobę. Przecież nie może ubierać się gorzej niż jej koleżanki. Garderoba Jolanty nie może się nawet zbliżyć. Bronisław się wściekł. Adrian nie docenia rzeczy, które kupują mu rodzice. Co miesiąc gubi telefony, a ty ciągle kupujesz mu nowe. Nic mu się nie stanie, jeśli zostanie bez telefonu. Ale jak mógłby? Seweryna była przerażona. On musi spotykać się z przyjaciółmi, a ja czuję się lepiej, gdy jest w stałym kontakcie. Więc dam mu mój stary telefon na guziki. Adrian, zawołał głośno do syna. Chodź tu. Z pokoju wyszedł pucołowaty chłopak z niezadowoloną miną. Przynieś telefon, który mama kupiła ci jakiś czas temu, powiedział surowo ojciec. Dlaczego? Adrian był zaskoczony, ale nie kłócił się z ojcem. Wkrótce wyszedł z pokoju, trzymając w rękach telefon, który wyciągnął do ojca. Bronisław wyjął kartę SIM, którą włożył do swojego starego telefonu guzikowego i podał synowi. Co to ma być? Oburzył się, chowając ręce za plecami. Nie potrzebuję tego starocia. Wszyscy znajomi będą się ze mnie śmiać. Potrzebujesz telefonu tylko po to, żeby twoja matka nie martwiła się, gdzie jesteś i żebyś mógł się uczyć na lekcje w szkole. Bronisław spojrzał surowo na chłopaka, nie chcąc popisywać się przed kolegami. Więc na razie będziesz musiał zadowolić się tym starym telefonem. Poza tym działa bez zarzutu. Adrian spojrzał na ojca z nienawiścią. Jeśli jest taki piękny, możesz go mieć. Adrian był gotów wybuchnąć. Oddaj mi ten nowy, który kupiła mi mama, a który znowu zgubisz. Tata powiedział z szyderstwem. Nie dostaniesz go. I to moje ostatnie słowo. Wtedy w ogóle nie będę miał telefonu. Adrian odwrócił się i szlochając, pobiegł do swojego pokoju. Seweryna rzuciła się za nim pierwsza, ale powstrzymał ją groźny krzyk męża. Zobacz, co wychowałaś. Zwykłego konsumenta, któremu wszystko przychodzi łatwo. Ale ty, jako ojciec, mógłbyś też wziąć jakiś udział w wychowaniu syna? Seweryna próbowała oponować. Nie zrzucać całej odpowiedzialności na mnie. Zarabiam pieniądze na utrzymanie rodziny. Bronisław podniósł głos. Może mam założyć fartuch i stanąć przy kuchence? Uśmiechnął się. Jesteś matką i powinnaś wychowywać swoje dzieci w szacunku do ojca, a nie w konsumpcjonizmie. Powiedz mi, czy twoja córka pomaga ci w pracach domowych? Jolanta ma maturę, a potem będzie się przygotowywać do pójścia na studia. Seweryna odpowiedziała cicho. Dziewczyna i tak jest zmęczona. Po co mam jej przeszkadzać? Ale nadrobi to w życiu. Jak wyjdzie za mąż i będzie miała dzieci? Tak, uśmiechnął się Bronisław. Tylko córka znika wieczorami nie wiadomo gdzie i często przychodzi do mnie do pracy z prośbą. Tato, daj mi pieniądze. Jolanta też musi odpocząć od szkoły. Seweryna nadal broniła córki. Chce się spotkać z koleżankami, potańczyć. O co ta cała awantura? Z tobą nie ma sensu rozmawiać, machnął ręką Bronisław. Będziesz płakał po Jolancie. Od tej pory będę ci dawał pieniądze tylko na gospodarstwo domowe, skoro nie umiesz ich mądrze wydawać. Wyszedł na korytarz, po czym udał się do domu ojca. Dokąd ty idziesz? Seweryna zaniepokoiła się. Przecież mamy wolny dzień. Chciałam ugotować coś smacznego, żebyśmy mogli rodzinnie usiąść przy stole. Mam sprawy do załatwienia. Odparł krótko Bronisław i wyszedł z mieszkania.
Gdy tylko drzwi zatrzasnęły się za jej ojcem, do pokoju wbiegła zaniepokojona Jolanta. Jeśli tata nie da ci dużo pieniędzy, to znaczy, że zostanę bez pięknej sukienki na bal maturalny, krzyknęła prawie płacząc. Córeczko, nie martw się. Matka zaczęła ją uspokajać. Ja też mam trochę oszczędności. Pójdziemy do sklepu i kupimy ci strój na studniówkę. Widziałam już całkiem ładną sukienkę DLA ciebie. Śliczną sukienkę. Jolanta zakpiła z niej. Nie zdziwiłabym się, gdyby miała kropki. Nie, Seweryna potrząsnęła głową. To delikatna różowa sukienka, dopasowana z bufiastą spódnicą poniżej kolan. Mam wyglądać jak wiejska kotka na balu? Córka aż się zagotowała. Nigdy nie miałaś gustu. Zawsze ubierałaś mnie i Adriana w ciuchy o niezrozumiałych kolorach, a ja chcę być piękna na swojej studniówce, żeby wszyscy faceci patrzyli tylko na mnie. O czym ty mówisz? Seweryna machnęła rękami. Dziewczyna powinna być skromna, tylko wtedy pozna prawdziwego i wartościowego mężczyznę. Daj mi spokój ze swoją demagogią. Mam tego dość. Jolanta wyzywająco założyła słuchawki i poszła do swojego pokoju. Seweryna westchnęła, patrząc za córką. Zajrzała do pokoju syna, który siedział przy stole, grając w kolejną grę na komputerze. Chodź, kochanie, nakarmię cię. Upiekłam twoje ulubione ciasteczka owsiane i zrobiłam kompot ze świeżych jagód. Nie widzisz, że się bawię? Jej syn nawet się do niej nie odwrócił. Nie wtrącaj się, albo lepiej przynieś wszystko tutaj. Seweryna pospieszyła do kuchni i wkrótce z tacą, na której stał talerz z ciastkami i duża miska z kompotem, weszła ponownie do pokoju syna. Postawiła tacę na brzegu stołu. Adrian nawet nie odwrócił się, by podziękować matce, dalej grając na komputerze. Seweryna postała z nim chwilę i widząc, że syn nie zwraca na nią uwagi, wyszła z pokoju, cicho zamykając za sobą drzwi. Nikt mnie nie chce. Wpatrywała się w podwórko z czołem przyciśniętym do szyby. Seweryna nie rozumiała, dlaczego mąż nagle przestał ją kochać. Przecież pobrali się z miłości, gdy byli na ostatnim roku studiów, a randkować zaczęli jeszcze wcześniej. Ale rodzice Bronisława Seweryna nie od razu ją polubili, a raczej jego mama Halina. Teściowa uważała, że zięć zasługuje na lepszą żonę niż ta prosta wiejska dziewczyna, którą sprowadził do domu. Seweryna starała się dogodzić teściowej w każdy możliwy sposób, sprzątając mieszkanie, gotując posiłki. Nawet gdy była w ostatnim miesiącu ciąży, nie kładła się na łóżku, tylko szorowała podłogi i stała przy kuchence. Kiedy urodziła się Jolanta, Seweryna i Bronisław wprowadzili się do mieszkania, które wcześniej Halina wynajmowała lokatorom. Wynajmowaliby dalej, ale zmęczył ją ciągły płacz dziecka. Wiszące pieluchy, butelki z mlekiem na kuchennym stole. Oddała więc wspaniałomyślnie klucze do mieszkania Bronisława i odetchnęła z ulgą, gdy on i jego rodzina się wprowadzili. Halina czasem ich odwiedzała, ale nie po to, by bawić się z wnuczką. Chodziła po pokojach i robiła Sewerynie wyrzuty, że nie jest dobrą gospodynią i nie potrafi posprzątać mieszkania. Seweryna najpierw usprawiedliwiała się, że ma małe dziecko na ręku i nie ma czasu nie tylko posprzątać, ale nawet porządnie się wyspać. Jolanta często chorowała i marudziła, a Seweryna była już wyczerpana. Ale nie było DLA niej ratunku. Seweryna została osierocona w młodym wieku. Jej rodzice zmarli, gdy miała 14 lat. Była zima. Rozgrzali kuchenkę, poszli spać i już się nie obudzili, dusząc się od tlenku węgla. Seweryna spała tej nocy u ciotki, a kiedy wróciła rano do domu, nie zdawała sobie sprawy z tego, co się stało. Jej matka zwykle wstawała wcześniej niż wszyscy, a kiedy wszyscy się budzili, na stole czekało śniadanie. Tym razem jednak zegar wskazywał już godzinę 10, a jej rodzice wciąż spali. Seweryna podeszła do łóżka, żeby ich obudzić, a reszty nie zapamiętała dobrze. Chyba głośno krzyczała. Potem pobiegła do domu ciotki. W domu zebrali się ludzie. Niektórzy płakali, inni dyskutowali o dalszych działaniach. Po pogrzebie ciotka zabrała ją do siebie i bardzo się bała, że Seweryna może sobie coś zrobić. Dom, w którym mieszkała Seweryna z rodzicami, został zburzony. Na jego miejscu kołchoz zaczął budować nowy budynek, w którym miało się mieścić centrum medyczne. Kiedy Seweryna skończyła szkołę, ciotka namówiła ją, by pojechała do miasta i zapisała się do instytutu. Co będziesz robić na wsi? Ciotka Judyta namówiła siostrzenicę. Kręcić krowomogony? Tu nawet nie ma normalnych facetów, za których można wyjść za mąż. Nie, córko. Ciotka Judyta uważała teraz Sewerynę za swoją córkę. Wyjedziesz do miasta.
zawsze możesz wrócić na wieś. Wiedz o tym. Moje drzwi są DLA ciebie zawsze otwarte. Seweryna dobrze radziła sobie w szkole, więc zdała egzaminy wstępne i dostała się do Instytutu Politechnicznego na Wydział Ekonomiczny. W czasie wakacji przyjechała do ciotki Judyty na wieś i niechętnie wróciła do akademika. Potem poznała Bronisława i odwiedzała ciotkę coraz rzadziej. Potem ograniczyła się do kartek z wakacji i sporadycznych listów. Seweryna nie miała nic przeciwko wyjazdom na wieś, ale Bronisław wyrażał swoje niezadowolenie. Chciałby, żona zapomniała o swoim wiejskim pochodzeniu. Halina często strofowała syna za to, że nie ożenił się z narzeczoną, którą poleciła mu matka, lecz wolał wiejską dziewczynę. Nie pojechała nawet na pogrzeb ciotki Judyty. Była w ciąży z synem, a Bronisław nie chciał jej puścić w daleką podróż. Był czymś zajęty i nie mógł jej towarzyszyć. Seweryna przypomniała sobie, że płakała wtedy tak gorzko, że omal nie trafiła do szpitala z przedwczesnym porodem. Przyrzekła sobie, że gdy dzieci trochę podrosną, na pewno pojedzie z nimi na wieś i pokaże im miejsca, w których jako dziecko uwielbiała biegać. Ale czas mijał. Córka kończyła już szkołę, a Seweryna nigdy nie była w rodzinnych stronach. Teraz serce jej się ścisnęło i poczuła wstyd. Wciąż nie odwiedziła grobów rodziców, nie pochyliła głowy przed ich kopcem i nie poprosiła o wybaczenie. A co stało się z domem, w którym mieszkała z ciotką? Z pewnością nic z niego nie zostało. Łzy spłynęły jej po policzkach. Mamo, jestem głodna! Seweryna wzdrygnęła się, słysząc za sobą głos córki. Nie odwracając się i pospiesznie ocierając łzy, Seweryna gotowała makaron w garnku na kuchence i kotlety na patelni. Weź talerz i sama sobie nałóż. Nie ma mowy. Miała do niej pretensje córka. Zawsze sama wszystko nakrywałaś i zapraszałaś nas do stołu. A poza tym mam manikur i boję się go zepsuć. Seweryna odwróciła się i patrząc na córkę, uśmiechnęła się. Nic ci się nie stanie, jeśli weźmiesz łyżkę i sama się obsłużysz. Jolanta wpatrywała się w matkę, nie rozumiejąc, co się z nią stało. W takim razie w ogóle nie będę jadła. Wzruszyła ramionami i wyszła z kuchni. Seweryna odwróciła się do okna i wyjrzała na podwórko, gdzie bawiły się dzieci. Boże, w co ja się zamieniłam? Przeczesała dłonią włosy. Zwykłą gosposią, która musi wszystkim usługiwać. Nikt się ze mną nie liczy, ani dzieci, ani mąż. Gdybym nagle zniknęła. Oczywiście zauważyliby, bo nikt by im nie gotował, nie sprzątał, nie robił prania, ale tylko dlatego. A jako matka czy żona w ogóle ich nie interesuje. Mamo, znów usłyszała za sobą głos. Do kuchni wszedł jej syn. Daj mi trochę pieniędzy, chcę kupić nową grę. Synku, powiedziała Seweryna czule. Nie mam dodatkowych pieniędzy, a te, które mam, będę musiała wydać na sukienkę na studniówkę DLA Jolanty. Ona sobie poradzi bez nowej sukienki, powiedział ze złością Adrian. Ubrań ma pod dostatkiem, a ja potrzebuję nowej gery komputerowej. Synu! Seweryna próbowała z nim negocjować. Następnym razem kupimy ci grę. Nie, teraz! Chłopak tupnął nogą. Teraz jak mu kupisz nową grę? Jolanta wleciała do kuchni i wskazała palcem na brata. To ja, albo wyjdę z domu. Spojrzała gniewnie na brata i matkę. Seweryna westchnęła bezradnie, nie wiedząc, co robić. Pewnie będzie musiała zadzwonić do Bronisława i poprosić go o pieniądze. Powiedzieć mu, że postanowiła posłuchać jego zdania i kupić sobie nowy ciuch. Dobra, dobra. Wzniosła ręce w powietrze. Teraz zadzwonię do taty i poproszę, żeby wpłacił pieniądze na moją kartę. A potem pójdziemy do sklepu i każda z nas wybierze to, czego potrzebuje. To jest umowa. Dzieci uspokoiły się i poszły do swoich pokoi, a Seweryna podniosła słuchawkę i wybrała numer męża. Usłyszała długi dźwięk dzwonka i już miała nacisnąć rozłącz, gdy nagle usłyszała niezadowolony głos Bronisława. – Ale po co do mnie dzwonisz? – zapytał cicho. – Mówiłem, że wyjechałem służbowo. Jak wrócę, to wtedy porozmawiamy. Zresztą i tak nie masz nic ważnego do roboty. Seweryna otworzyła usta, żeby powiedzieć to, co chciała, ale nagle gdzieś z oddali dobiegł ją ospały kobiecy głos. Bronisław, gdzie byłeś? Twój kotek czeka na ciebie w łóżku. Chodź do mnie, mój tygrysie. Seweryna za nie mówiła. Jej mąż już dawno skończył mówić. Trzymała telefon przy uchu, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Mamo, ale kiedy pójdziemy do sklepu? Jej córka podniosła żądająco rękę. Obiecałaś. Nigdzie nie idziemy. Jedną wargą.
– wyszeptała Seweryna, opadając na stołek. – Tata nie dał ci pieniędzy? – zapytała Jolanta. – To mam sama do niego zadzwonić? – On mi nigdy nie odmawia. Nie musisz do niego dzwonić. Seweryna wpatrywała się w jeden punkt. Jest na ważnym spotkaniu. O mamo, jakie spotkanie może być w wolny dzień? Jolanta uśmiechnęła się. Pewnie spotyka się teraz z tą panią. Z kim? Seweryna przeniosła wzrok na córkę. Jego sekretarką. Jolanta mówiła dalej, nie zdając sobie sprawy z bólu, jaki sprawiała matce. Ona jest taka fajna. Poznałam ją, kiedy przychodziłam do taty do pracy. Dała mi nawet swoje ubrania, których już nie potrzebowała. Chciałabym być taka jak ona. Ona jest taka piękna. Jolanta przewróciła rozmarzona oczami. Skąd wiesz, że się spotykają? Seweryna nadal wpatrywała się w córkę. Kilka razy widziałam, jak siedzieli w kawiarni i się całowali, a potem tata wsadził ją do samochodu i gdzieś pojechali. To był ten dzień, kiedy nie było go całą noc i powiedział ci, że wyjeżdża w podróż służbową, a ty nic mi nie powiedziałaś. Seweryna poderwała się ze stołka i zaczęła chodzić po kuchni. Jak mogłaś? Zdajesz sobie sprawę, że zdradziłaś matkę? Co w tym wielkiego? Jolanta wzruszyła ramionami. Każdy normalny facet ma kochankę, a nasz ojciec jest bardzo prominentny. No i jest szefem, więc powinien mieć u boku piękną, zadbaną kobietę. O mój Boże! Seweryna owinęła ramiona wokół głowy. To mówi moja córka. Idziemy do sklepu. Czy nie? Jakby nic się nie stało, zapytała Jolanta. Seweryna nic nie odpowiedziała i skierowała się do sypialni, zamykając za sobą drzwi. Usiadła na łóżku, nie wiedząc, jak dalej żyć. W kuchni zadzwonił telefon i Seweryna pospieszyła tam, mając nadzieję, że to Bronisław, który powie, że to żart, że nadal kocha tylko jedną Sewerynę i wkrótce wróci do domu. Ale na wyświetlaczu pojawiło się imię przyjaciółki i Seweryna niechętnie odebrała połączenie. Znowu stojąc przy kuchence i gotując 10 potraw DLA współlokatorów. Usłyszała wesoły głos Łucji, albo prasując stertę prania. Może zrobisz sobie przerwę od prac domowych i porozmawiasz z najlepszą przyjaciółką? Łucja nadal dobrze się bawiła. Ja nic nie robię. Głos Seweryny brzmiał obojętnie. Dobrze, że zadzwoniłaś, Łucja. Źle się czuję. Mam zadzwonić po karetkę? Koleżanka zaniepokoiła się. Co cię tak boli? Dusza mnie boli. Seweryna westchnęła gorzko. Na ból duszy można iść na stryczek. Znam cudowne lekarstwo. Łucja uspokoiła się nieco. Spotkajmy się za pół godziny w Snowdrop Cafe, niedaleko twojego domu. Wtedy wszystko mi opowiesz. Zgoda? Będę. Seweryna skinęła głową, jakby jej przyjaciółka mogła ją zobaczyć. Seweryna wróciła do sypialni i w pośpiechu zaczęła się ubierać. Wszystko wypadało jej z rąk, ale 15 minut później wyszła z mieszkania i skierowała się w stronę kawiarni. Łucja siedziała już przy stoliku i przeglądała menu. To na początek zamówimy u ciebie 50 gram koniaku. Przywitała się z przyjaciółką i jakieś lekkie przekąski, a potem zobaczymy, jak potoczy się rozmowa. Czekając na zamówienie, jej przyjaciółka kazała Sewerynie wypić koniak jednym haustem i zaczęła czekać, patrząc na nią. Po wypiciu alkoholu Seweryna poczuła się trochę lepiej i opowiedziała jej, co wydarzyło się tego popołudnia. Widzisz? Szlochała Seweryna. Nagle poczułam się niechciana. Starałam się zadowolić męża i dzieci. Robiłam DLA na nich wszystko. Już dawno zrezygnowałam z siebie. To twój główny błąd, westchnęła Łucja. Twój Bronisław i dzieci traktują cię konsumpcyjnie. Potrzebują cię tylko po to, abyś zapewniła im komfort i przytulność w życiu. Na pewno jest ci przykro. Łucja przykryła dłoń Seweryny własną ręką. Ale wychowałaś swoje dzieci na prawdziwych egoistów, starających się robić wszystko za nie. A mąż przestał się tobą interesować jako kobietą. Chciałam jak najlepiej. Seweryna zakryła twarz dłońmi, starając się dbać o rodzinę i nie żądając niczego w zamian. Łucja gestem poprosiła kelnera, aby przyniósł im jeszcze po 50 gram brandy. Seweryno, na co masz ochotę? Zapytała niespodziewanie przyjaciółka. No cóż, pomyślała Seweryna, żeby Jolanta dobrze zdała maturę i dostała się do jakiegoś instytutu. Zapytałam, czego ja bym chciała DLA siebie. Łucja przerwała jej, podnosząc głos. Nie wiem, wyszeptała kobieta. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Pomyśl o tym. Łucja nie przestawała nalegać. Może jest coś, co chciałaś zrobić od dawna, ale się nie odważyłaś. Chciałabym pojechać do mojej rodzinnej wioski.
Seweryna spojrzała na przyjaciółkę, a jej oczy rozbłysły radosnym blaskiem. Tak, tak, właśnie o tym dzisiaj myślałam. To świetnie. Lucja była szczęśliwa. To pakuj się i jedź tam. Ja nie mogę. Seweryna znów była smutna. Jak dzieci zostaną same beze mnie? A Bronisław mnie nie puści. Znowu to samo. Westchnęła przyjaciółka. Zrozum, to jest twoje życie i jeśli wszystkiego nie zmienisz, twój mąż i dzieci nadal będą wycierać sobie o ciebie nogi. Przestań żyć tak, by ich zadowolić. Zacznij żyć trochę DLA siebie. Nie mówię, żeby zapomnieć o innych, ale czas zacząć dbać też o siebie. Pewnie nie dam rady. Seweryna odpowiedziała niepewnie. Nie mogę tak po prostu zostawić wszystkiego i wyjechać. A kto się zajmie dziećmi i mężem? Nic, sami się sobą zajmą. Lucja odpowiedziała ostro. Nie są małe. Niech się przyzwyczajają do samodzielności. W porządku. Seweryna kiwnęła głową na zgodę. Kiedy Jolanta skończy studia i złoży podanie do instytutu. Wtedy pojadę na kilka dni na wieś. Ty pojedziesz tam jutro. Lucja powiedziała stanowczo. I nie na kilka dni, ale na cały miesiąc. Jutro? Seweryna była przerażona. Ale ja nie mogę. Muszę spakować rzeczy. Przygotować jedzenie DLA męża i dzieci. Zapełnić lodówkę. Czy oni nie mają rąk? Albo nie wiedzą, gdzie jest sklep? Lucja skrzywiła się. Poradzą sobie bez ciebie. Niech sobie uświadomią, skąd to wszystko się bierze. Gdzie ja będę mieszkać? We wsi? Seweryna uczepiła się tej ostatniej możliwości. Krewnych tam nie mam, znajomych pewnie też. Nic nie szkodzi, dowiesz się na miejscu. Lucja zapłaciła kelnerowi, zostawiając mu hojny napiwek. Jutro rano cię odbiorę. Zawiozę na dworzec autobusowy i wsadzę do autobusu, żebyś naprawdę wyjechała. A co powiem Bronisławowi? Zostawisz mu liścik, że wyjechałem szukać siebie. Jak znajdę, to wrócę. Lucja przytuliła przyjaciółkę. Zrozum, to trzeba zrobić DLA siebie. W przeciwnym razie, zamilkła. Dobrze, nie myślmy o złych rzeczach. Masz pieniądze? Mam. Odłożyłam trochę na bok. Chciałam kupić córce piękną sukienkę na maturę. Niech jej ojciec kupi, mruknęła Lucja. Nie zazdroszczę mu. Zostanie sam z rozpieszczonymi dziećmi. Będzie miał ciężko. Roześmiała się ponuro. Och, nie wiem, co się stanie. Lucja potrząsnęła głową. Jak oni sobie beze mnie poradzą? Ale na pewno to docenią. To, co zrobiła DLA nich matka. Lucja odprowadziła przyjaciółkę do wejścia. Jutro o 6:00 po ciebie przyjadę. I kiedy wszyscy będą spać, zabiorę cię do twojego nowego życia. Nie bierz ze sobą zbyt wielu rzeczy. W wiosce niewiele ci się przyda, choć nie masz co pakować. Nic sobie nie kupiłaś. Seweryna weszła na swoje piętro, otworzyła drzwi wejściowe i weszła do przedpokoju. Mieszkanie przywitało ją ciszą. Przeszła przez pokoje i zobaczyła, że dzieci gdzieś poszły. Wchodząc do kuchni, Seweryna zatrzymała się i westchnęła. Stół był zastawiony brudnymi naczyniami, których dzieci nawet nie raczyły wrzucić do zlewu. Na podłodze rozlany był sok, a wokół leżały okruchy ciastek. Zamiast zacząć sprzątać, Seweryna nagle wpadła w złość. Lucja ma rację. Krewni mają ją za gosposię, która wszystko sprząta i w ogóle nie jest godna szacunku. Kobieta zostawiła wszystko tak, jak było. Wyjęła ze spiżarni małą walizkę i zaczęła wkładać do niej rzeczy, które uznała za przydatne. Odłożyła walizkę z powrotem do spiżarni, aby nie rzucała się w oczy. Następnie włączyła telewizor i obejrzała film, zamiast biegać po mieszkaniu ze szmatą, wycierając nieistniejący kurz. Na korytarzu rozległ się hałas. Adrian dosłownie wpadł do mieszkania i zrzucił z siebie buty, które rozleciały się w różne strony. Seweryna z trudem zmusiła się, by nie wstać z krzesła i nie pobiec do przedpokoju, żeby posprzątać buty syna. Mamo, przynieś mi soku! Dobiegł z pokoju głos syna, ale Seweryna udawała, że go nie słyszy. Przynieś mi soku! Ponownie odezwał się żądający głos syna, tylko jeszcze głośniej. Nawet nie proszę, pomyślała kobieta. Znów nie ruszyła się z miejsca. Mamo, co ty robisz? A ty mnie nie słyszysz? Adrian wyszedł z pokoju. Spojrzał na matkę z niezadowoleniem. Mówiłam, żebyś przyniosła mi sok. Jeśli potrzebujesz, odpowiedziała spokojnie Seweryna. To idź do kuchni i sama sobie nalej soku. Ja niczego nie potrzebuję. Chłopak odwrócił się i pobiegł do swojego pokoju, głośno trzaskając za sobą drzwiami. Na korytarzu znów rozległ się hałas. Jolanta wróciła, potknęła się o buty brata i krzyknęła. Co to ma tu leżeć? Mamo, dlaczego nie odłożyłaś butów na półkę?
Seweryna nawet nie odwróciła głowy, wpatrując się w niebieski ekran, nie zdając sobie sprawy, co jest na nim wyświetlane. Mamo, byłam tylko u Ludwiki przymierzyć jej sukienkę na studniówkę. Nie mogłam jej zapiąć. Jestem gruba. Jolanta syknęła z pretensją i rozpłakała się. Myślała, że matka będzie ją pocieszać, jak to miała w zwyczaju. Moja piękna, moja księżniczko. Ale Seweryna milczała. Jolanta spojrzała z zakłopotaniem na matkę i powiedziała kapryśnie: od dzisiaj przechodzę na dietę. Zrób mi lekką sałatkę jarzynową. Z tymi słowami zniknęła w swoim pokoju. Seweryna westchnęła, wyłączyła telewizor i wzięła z półki książkę. Położyła się na kanapie i otworzyła ją na pierwszej stronie. Po chwili do jej pokoju ponownie weszła Jolanta. Zgłodniałam, powiedziała. Zrobiłeś mi sałatkę, o którą prosiłam? Zapytała zniecierpliwiona. Całe jedzenie jest w lodówce, odparła Seweryna równym tonem. Wyjmij wszystko, czego potrzebujesz i sama zrób sałatkę. Nie ma mowy, oburzyła się córka. Zniszczę sobie przez to manikur. Wolałabym w ogóle nie jeść. Seweryna wzruszyła ramionami i kontynuowała czytanie książki. Jolanta stała przez chwilę, nie rozumiejąc, co się dzieje z matką, po czym podniosła wzrok i poszła do swojego pokoju. Sewerynie ścisnęło się serce. Żal jej było dzieci. Chciała je zachęcić, nakarmić, przytulić, ale teraz widziała je jakby z zewnątrz. I to była jej wina, że wyrosły na takich egoistów. Weszła do kuchni. Brudne naczynia wciąż stały osierocone na stole. Przesuwając je na drugi koniec stołu, Seweryna nalała sobie kawy i usiadła na stoliku stojącym przy oknie. Strach było zostawić wszystko i jechać w nieznane, bo tak naprawdę w wiosce nikt na nią nie czekał. Czy jej mąż poradzi sobie z dziećmi? Czy dzieci zrozumieją, co zrobiła Dee dla nich matka? I czy po powrocie Seweryny zostanie cokolwiek z mieszkania? W jej głowie kłębiły się same pytania, na które nie znała jeszcze odpowiedzi. A może powinna poradzić się Bronisława, jak to miała w zwyczaju? Choć jego reakcję Seweryna znała z góry. Teraz, gdy ma inną kobietę, może od razu rozbić rodzinę. A wtedy Seweryna zostanie sama z dziećmi, które trzeba jeszcze postawić na nogi. Może przyjaciółka ma rację. Seweryna powinna wyjechać na wieś tylko po to, by utrzymać rodzinę razem. Przemyśleć wszystko i podjąć właściwą decyzję, jak powinna żyć. Wróciła do pokoju i położyła się na kanapie. Seweryna słyszała, jak dzieci, syn i córka wchodzą do kuchni, otwierają lodówkę, grzechoczą naczyniami. Ale jeszcze nie zwróciły się do matki z żadną prośbą. Niepostrzeżenie Seweryna zasnęła i obudziła się, gdy poczuła, że mąż kładzie się delikatnie obok niej. Za oknem było już całkiem ciemno. Zegar sąsiada wybił dwa razy. Bronisław odwrócił się plecami do Seweryny i natychmiast zasnął. Poczuła na nim zapach dobrych francuskich perfum. Odczekawszy jeszcze chwilę, Seweryna ostrożnie wstała z kanapy, by nie obudzić męża i poszła do kuchni. Tam ponownie usiadła na oknie, nie zapalając światła i tak siedziała do rana. Potem zrobiła sobie kawę, zjadła kanapkę, a gdy się zorientowała, napisała liścik. Tak jak poradziła jej Łucja. Wyjmując walizkę ze spiżarni, ostrożnie otworzyła drzwi wejściowe i wyszła na zewnątrz. Usiadła na ławce na placu zabaw i trzęsąc się z porannego zimna, czekała na przyjazd Łucji. Szczerze mówiąc, myślałam, że zmienisz zdanie. Łucja wysiadła z samochodu i otworzyła bagażnik. Dobry jesteś. Nawet wyszedłeś przede mną. Dlatego wyszłam. Cicho odpowiedziała Seweryna. Bałam się, że ktoś wstanie i mnie zobaczy, a wtedy będę musiała zostać. No to jedziemy. Koleżanka wsiadła do samochodu i przekręciła kluczyk w stacyjce. Wrócisz odświeżona i szczęśliwa. Przynajmniej mam taką nadzieję. Było pół godziny do odjazdu autobusu, który miał zabrać Seweryne do jej rodzinnej wioski. Daj mi swój telefon. Łucja wyciągnęła rękę, a Seweryna podała jej swojego Samsunga. Proszę bardzo. Podała Sewerynie małą Nokię z przyciskiem. Włożyłam tu nową kartę SIM, na której zapisałam tylko swój numer telefonu. Ale jak będę się komunikować z dziećmi? Zdziwiona Seweryna zapytała. A jeśli coś im się stanie? Nie martw się, uspokoiła ją przyjaciółka. Codziennie będę do ciebie dzwonić i mówić, że wszystko z nimi w porządku. Dzisiaj oddzwonię do twojej matki chrzestnej i powiem, żeby przyszła do mnie, jeśli coś się stanie. Co jej o mnie powiesz? Seweryna zmartwiła się. A jeśli pomyśli, że je porzuciłam? Uspokój się, Łucja roześmiała się.
Powiem jej, że ponieważ nie doceniły matki, postanowiła wyjechać na jakiś czas, żeby odpocząć i nabrać sił. Chodź, wsiadamy do autobusu. Wszyscy są już na swoich miejscach. Czekają tylko na ciebie. Seweryna posłusznie wsiadła do autobusu i usiadła na siedzeniu przy oknie. Machnęła ręką do Łucji i autobus ruszył, zabierając ją do rodzinnej wsi. Po drodze Seweryna zasnęła. Obudziła się dopiero, gdy autobus podjeżdżał. Chwyciła walizkę i razem z kilkoma pasażerami wysiadła na przystanku. Autobus zamknął drzwi i odjechał, zostawiając za sobą tuman kurzu. Seweryna postała chwilę, rozejrzała się i poszła główną ulicą w kierunku biura administracji. Tam chciała sprawdzić, czy ktoś wynajmie pokój na jakiś czas. Szła przez wioskę i zastanawiała się, jak bardzo się zmieniła, jak pięknie wygląda. Dzień był bardzo słoneczny i gorący. Seweryna szła, wymachując czasopismem, które zabrała ze sobą w drogę. Oto dom z czerwonej cegły. Kobieta pamiętała, że kiedyś mieszkał w nim prezes. Obok stał drewniany dom. Wyglądał na opuszczony. Brama wisiała na jednym zawiasie, a okna były zabite deskami. Kiedyś mieszkała tam rodzina Wacławów. Seweryna uczyła się w tej samej klasie i nawet skrycie się w nim podkochiwała. Po drodze natknęła się na studnię i Seweryna chciała napić się wody. Ale studnia była pusta, nie było w niej wody. Ale niedaleko zobaczyła studnię i pospieszyła do niej. Po napiciu się wody Seweryna kontynuowała swoją podróż. Przed udaniem się do tablicy Seweryna postanowiła pójść do domu swojej ciotki. A co, jeśli cudem się zachował i wciąż nadawał się do zamieszkania? Podeszła do furtki i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Na podwórzu rozciągnięty był polny sznur, na którym suszyło się pranie. Nic nie rozumiejąc, potrząsnęła głową. Kto mógłby tu mieszkać? Kobieta otworzyła bramę i weszła na podwórko. Mały pies natychmiast rzucił się jej pod nogi i zaczął wściekle szczekać. Piłka, przestań. Dlaczego jesteś taka zrelaksowana? Na ganek wyszła niska, szczupła kobieta i spojrzała na Sewerynę. Kim jesteś? Zapytała z lekkim akcentem. Czego chcesz? Przepraszam, cofnęła się Seweryna. Musiało mi się coś pomieszać. Rozejrzała się jeszcze raz. Wiele rzeczy zmieniło się na podwórku, ale brzozę, która rosła niedaleko domu, nie mogła nie rozpoznać. Chodzi o to, że kiedyś mieszkałam w tym domu z ciotką Judytą. Masz na imię Seweryna. Nieznajoma kobieta chrząknęła, zakrywając usta dłonią. Wejdź do środka, zażądała. Dlaczego stoimy na zewnątrz? Seweryna wyszła na ganek, weszła przez siano do dużej izby i rozejrzała się. Dawno zepsuli piec? Zapytała, przypominając sobie, jak lubiła leżeć na ciepłym piecu, gdy ciotka Judyta piekła w nim chleb, ciasta i placki. Jakieś 5 lat temu obca kobieta spojrzała z poczuciem winy na Sewerynę. Jak zakładali gaz, to się zepsuł. Po co to? Zajmuje tylko miejsce. Swoją drogą nigdy się nie przedstawiałam. Mam na imię Stanisława. Po rosyjsku Stanisława, siadaj do stołu. Nastawię czajnik. Mogę zajrzeć do innych pokoi? Seweryna tak dawno nie była w tym domu. Proszę, zgodziła się serdecznie Stanisława i zaczęła zajmować się kuchnią. Seweryna poszła dalej i znalazła się w pokoju oddzielonym ścianką działową. Kiedyś był to jeden duży pokój, ale kiedy Seweryna się wprowadziła, ciotka Judyta poprosiła sąsiada, wuja Szczepana, żeby podzielił pokój na 2 części. W jednej połowie stało żelazne łóżko, na którym ciotka spała, komoda i niezbędna maszyna do szycia, a w drugiej mała kanapa i biurko. Tam właśnie zamieszkała Seweryna. Teraz w pokoju ciotki, ale jego połowa niewiele się zmieniła, tylko okna miały nowe zasłony. Za to w drugiej połowie stały 2 małe łóżeczka, na których leżały zabawki, a na ścianie wisiały dziecięce rysunki. Seweryna wróciła do frontowego pokoju i usiadła przy stole. Stanisława nalała herbaty do filiżanki, podsunęła Sewerynie talerz z ciastkami i usiadła naprzeciwko. Seweryno, możesz zapytać, jak się tu znalazłyśmy? Stanisława spojrzała na nią pytająco, ale zdaje się, że Judyta pisała do ciebie o nas. Seweryna niejasno przypomniała sobie, że rzeczywiście dostała list od ciotki, w którym pisała, że wpuściła lokatorów, uchodźców, którzy nie mieli własnego domu, ale mieli na rękach małe dziecko. Tak, tak, pamiętam to. Seweryna potarła czoło, ale wtedy mnie to nie obchodziło. Judytę poznałam w autobusie. Jechała z centrum dzielnicy i gdy usłyszała, w jakiej jesteśmy sytuacji, zaproponowała, żebym u niej zamieszkała.
była samotna w swoim domu. Chętnie się zgodziliśmy. Henryk, mój mąż, wyjechał następnego dnia i dostał pracę jako szofer, a ja zostałam zatrudniona jako robotnik rolny. Judyta zaproponowała, że zaopiekuje się Tomaszem, moim synem. Stanisława mówiła z dumą. Nazywała go nawet Tomaszem, myśląc, że to jej wnuk. A potem, gdy Judyta zachorowała, Stanisława westchnęła gorzko. Opiekowaliśmy się nią. A co ona miała? Zapytała Seweryna z jedną wargą. Było jej wstyd, że jej własną ciotką opiekowali się obcy ludzie, a ona nawet nie raczyła ich odwiedzić. Kto wie? Stanisława wzruszyła ramionami. Lekarze mówili co innego. Wiem tylko, że Judyta miała dobre serce. O wszystkich się martwiła, wszystkim współczuła. I czekała na ciebie do końca, kiedy leżała w łóżku i powtarzała: jak przyjdzie moja Seweryna, to na pewno wyzdrowieje. Seweryna zakrywała twarz rękami i płakała. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że straciła najdroższą osobę w swoim życiu. Osobę, która ją szczerze kochała i potrzebowała. Cenną ciocię Judytę. Możesz mi pokazać, gdzie jest pochowana? Seweryna poderwała się z krzesła. Muszę ją przeprosić. Oczywiście, że przeproszę. Stanisława położyła jej ręce na ramionach, siadając z powrotem w fotelu. Tylko później. Muszę przygotować obiad. Synowie zaraz wrócą z pola, a mąż obiecał, że wpadnie na obiad. Tylko, zawahała się. Powiedz szczerze, Seweryno, przyjechałaś sprzedać dom, prawda? Seweryna zmarszczyła brwi i spojrzała na Stanisławę ze zdziwieniem. Nie miałam takiego pomysłu. Myślałam, że już dawno został zburzony. Po prostu dawno nie byłam w tych stronach. I muszę się poukładać. Dlatego tu przyjechałem. Widzisz, nikt cię nie wyrzuci. Jestem ci bardzo wdzięczna za opiekę nad moją ciotką, więc ten dom należy do ciebie. Pójdę do zarządu i zobaczę, czy ktoś nie wynajmie mi konta na jakiś czas. Stanisława odetchnęła z ulgą, ale zaraz znów poczuła niepokój. Nawet nie myśl o tym, żeby gdziekolwiek wyjeżdżać. Zostań tutaj. Przeniesiemy się z mężem na siano. Noce są teraz ciepłe, a ty możesz zostać w naszym łóżku i żyć tak długo, jak zechcesz. Ten dom też jest twój, prawda? Seweryna pomyślała chwilę i zgodziła się. Dziękuję, zostanę, ale ty i twój mąż nie musicie się nigdzie przeprowadzać. Będę spała na sianie. Zresztą spałam tam, kiedy byłam młoda. Wracałam po tańcach i kładłam się spać na sianie. Rano budził mnie kogut i byłam na niego bardzo zła. Obie kobiety roześmiały się z ulgą. Stanisława poprosiła Sewerynę o przebranie się i zaczęła obierać ziemniaki. Seweryna dołączyła do niej i wkrótce pyszny obiad był gotowy. Są synowie Juliusz, najstarszy i najmłodszy, który starał się zachowywać jak starszy brat. Równie głośno smarował chleb musztardą. Gdy matka postawiła przed nim talerz gorącej zupy. Syn pracuje na traktorze. Stanisława z dumą patrzyła na najstarszego syna. Juliusz po szkole biegnie prosto do niego na pole i stara się mu pomóc. Wie już dużo o maszynach i marzy o tym, by zostać kierowcą ciągnika. Kiedy chłopcy zjedli i podziękowali mamie za obiad, odstawili naczynia, umyli je i schowali do szafki. Seweryna z otwartymi ustami przyglądała się temu. Synowie sami zmywają naczynia? Spojrzała na Stanisławę ze zdziwieniem. Czemu się dziwisz? Stanisława wzruszyła ramionami. Wiedzą, że mamę trzeba chronić i pomagać jej w każdy możliwy sposób. W naszej rodzinie nie ma nic złego w tym, że mężczyźni posprzątają ze stołu, a nawet umyją podłogi. I oczywiście wykonają wszystkie męskie prace. Seweryna chciała zadać kolejne pytanie, ale do pokoju wszedł wysoki, postawny mężczyzna. To jest mój mąż, Henryk. Stanisława przedstawiła go. Henryk, a to jest Seweryna. Siostrzenica Judyty? To właśnie ona. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Henryk energicznie uścisnął dłoń Seweryny. Od dawna chcieliśmy cię poznać. Ciocia Judyta dużo nam o tobie opowiadała. Seweryno, zostań z nami na jakiś czas. Stanisława postawiła przed mężem miskę z zupą. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko? Nie, oczywiście, że nie. Henryk szybko zabrał się do jedzenia. Żyj tak długo, jak chcesz. Goście zawsze są mile widziani, a tym bardziej krewni. Gdy się najadł, również posprzątał ze stołu i chwyciwszy czapkę, znów pobiegł do pracy. Muszę iść na farmę. Stanisława zawiązała chustkę na głowie. Na razie zajmij się domem, jak wrócę, ugotujemy obiad. Pokazała Sewerynie, gdzie jest klucz, na wypadek, gdyby zdecydowała się opuścić dom. Seweryna rzeczywiście potrzebowała klucza.
Postanowiła przejść się po wiosce i zatrzymać się w lokalnym sklepie, aby kupić trochę smakołyków DLA Stanisławy i jej rodziny. Kobieta szła znajomą ulicą, zaglądając przez płoty na podwórka w nadziei, że zobaczy kogoś znajomego. Ale nawet starsi ludzie nie siedzieli na ławkach przed domem. Wielu samo zaprowadziło Sewerynę na cmentarz. Znalazła groby rodziców i zatrzymała się przed nimi. Widać było, że groby są zadbane. Nie było tam ani źdźbła trawy. Seweryna wpatrywała się w twarze swojej rodziny na zdjęciach, ale nie uroniła ani jednej łzy. Minęło sporo czasu, a ból po ich stracie zdążył już opaść. Seweryna rozejrzała się i nagle niemal obok siebie zobaczyła krzyż, na którym leżało zdjęcie cioci Judyty. Jakby czuła jej wzrok, który z wyrzutem spoglądał na siostrzenicę. Kobieta podeszła do grobu i uklękła przed nim. Ciociu, wybacz, że tak długo do ciebie nie przychodziłam. Łzy spływały po twarzy Seweryny. Wiem, że czekałaś na mnie i wierzyłaś, że na pewno przyjdę. Długo stała przed grobem ukochanego, opowiadając o swoim życiu, prosząc o radę, ale w zamian słyszała tylko ciszę. Kiedy Seweryna ponownie spojrzała na zdjęcie, zobaczyła, że oczy cioci Judyty się ociepliły, a Seweryna nagle się uspokoiła. Poczuła się lekka i spokojna w sercu, jakby spadł z niej ciężki kamień, który długo uciskała. We wsi Seweryna kupiła słodycze, pierniki, wafle i ciasto, herbatę w saszetkach, płatki śniadaniowe i wiele innych rzeczy ze sklepu spożywczego. Gdy położyła na stole dwie ciężkie torby, które z trudem niosła do domu, Stanisława, która już wróciła z pracy, rozłożyła ręce i zawodziła. Skąd ty tyle masz? My tu z głodu nie umieramy. Ale widać było, że ucieszyła ją uwaga Seweryny. Mała dziewczynka wybiegła z pokoju i wpatrywała się w Sewerynę. A to jest nasza córka Eleonora. Stanisława przytuliła dziewczynkę. W przyszłym roku pójdzie do szkoły, a tymczasem chodzi do przedszkola, gdzie bardzo jej się podoba. Seweryna wyjęła z torby tabliczkę czekolady i podała dziewczynce. To DLA ciebie. Eleonora najpierw wzięła tabliczkę czekolady, a potem spojrzała na matkę i położyła ją na stole. Dlaczego nie chcesz tego zjeść? Seweryna zapytała czule. Jest pyszna. Wiem, skinęła głową dziewczynka, ale mama mawiała, że najsmaczniejszymi rzeczami należy dzielić się z najbliższymi. Więc jak wróci tata i moi bracia, podzielimy tę tabliczkę czekolady porówno i zjemy. Masz rację, uśmiechnęła się Stanisława. Tak, córeczko, masz rację. Nie jest trudno złapać kawałek czekolady i podzielić się nim z tatą, z mamą, z braćmi i zobaczyć radość w ich oczach. Tym małym kawałkiem dajesz swojej rodzinie miłość i troskę. Stanisławo, jaka z ciebie mądra dziewczynka, podziwiała Seweryna. Jaki dobry sposób na wychowanie dzieci. A ja machnęła ręką i zaczęła porządkować torby. Stanisława spojrzała na nią uważnie i odpowiedziała, przechodząc na imię. Musiałaś przyjechać nie bez powodu. W twojej rodzinie są kłopoty. Zróbmy tak. Kiedy wieczorem położę wszystkich spać, usiądziemy razem na werandzie i wszystko mi opowiesz. A ja postaram się pomóc ci przynajmniej dobrą radą. Wieczorem wszyscy zebrali się na kolacji. Seweryna zauważyła ciepłą atmosferę przy stole. Wszyscy opowiadali, jak minął im dzień. Nawet mała Eleonora opowiadała, co ciekawego wydarzyło się w ogrodzie, a wszyscy słuchali z uwagą. Potem Stanisława i Seweryna zaczęły sprzątać ze stołu, a mężczyźni poszli na podwórze po wodę i drewno do kąpieli. Eleonora wzięła w ręce miotłę i zaczęła zamiatać podłogę, uważając, by wymieść śmieci ze wszystkich kątów. Jaką masz przyjazną i pracowitą rodzinę? Seweryna znów podziwiała, układając talerze. Widać gołym okiem, że się kochacie i szanujecie. Tak, to prawda. Zawsze się wspieramy bez względu na to, co się dzieje. Gdy wszyscy poszli spać, Stanisława i Seweryna, zarzuciwszy płaszcze na ramiona, wyszły na podwórze i usiadły na ganku. Najpierw w milczeniu patrzyły na gwiazdy, a potem wzdychając, Seweryna powiedziała: jak tu ładnie, cicho, spokojnie. A twoja rodzina jest wspaniała. Nawet ci trochę zazdroszczę. Mój mąż w niczym mnie nie wyręcza, a dzieci wyrastają na egoistów. Nigdy nie można uzyskać od nich pomocy. A zresztą westchnęła znów ciężko. Nikt mnie nie potrzebuje na całym świecie. Stanisława objęła Sewerynę ramieniem i opowiedziała jej wszystko, co działo się w jej rodzinie. Słuchałam uważnie, nie przerywając, kręcąc tylko ze smutkiem głową. Kiedy Seweryna skończyła mówić, siedziały przez chwilę w milczeniu, słuchając śpiewu ptaków.
Wyszłam za Henryka wbrew woli rodziców. Stanisława zaczęła mówić cicho. Nie chcieli, żebym za niego wychodziła. Chcieli się związać z sąsiadami, którzy mieli syna w rodzinie. To jego mój ojciec chciał widzieć na swojego zięcia. Ale ja zakochałam się w Henryku, który przyjechał do nas na budowę młyna. Kiedy rodzice dowiedzieli się, że się z nim spotykam, najpierw zamknęli mnie w domu, żebym nie śmiała chodzić na randki. A potem byli gotowi się mnie wyprzeć. Ale i tak ich nie posłuchałam i wyszłam za Henryka. Najpierw mieszkaliśmy w hostelu, a potem wynajęliśmy mieszkanie, w którym urodził się nasz pierworodny syn Dinar. Oczywiście na początku mieliśmy pewne nieporozumienia, jak każda młoda rodzina. Każdy z nas miał swój własny styl życia i narodowe tradycje. Ale kochaliśmy się i staraliśmy się unikać ostrych zakrętów w sprawach doczesnych. Nasze dziewczyny zostały wychowane w surowych tradycjach i zwyczajach, dlatego od najmłodszych lat są nastawione na tworzenie rodziny i posiadanie dzieci. Szanują swojego mężczyznę, starają się zapewnić mu wygodne życie i znają swoją wartość. To właśnie wtedy zdałem sobie sprawę z wartości ludzkiego życia, które może zakończyć się w każdej chwili. I obiecałam sobie, że w mojej rodzinie nigdy nie będzie takich konfliktów. Będziemy się kochać, doceniać i wspierać we wszystkim. Henryk docenił to, co zrobiłam DLA jego dobra, wyprowadzając się daleko od rodziny i stara się o mnie dbać i pomagać mi we wszystkim. Wpaja też swoim synom, że nie mają nikogo droższego od matki, więc powinni ją doceniać i nie sprawiać jej przykrości. Kocham ich wszystkich. Moja rodzina jest najcenniejszą rzeczą w życiu. Kocham mojego męża, syna i córkę. Seweryna spojrzała w rozgwieżdżone niebo. Po prostu nie dostaję tej miłości w zamian. A może po prostu przestałaś kochać i cenić siebie? Stanisława zapytała cicho. Jeśli ktoś nie szanuje siebie, tylko stara się robić wszystko, by zadowolić innych, to jest to DLA niego oczywiste. I taka osoba też nie jest już szanowana. Odpowiedz szczerze. Czy twój mąż był wobec ciebie niegrzeczny, a nawet chamski? Seweryna kiwnęła głową twierdząco, a nawet zrzuciła to na karb zmęczenia, problemów w pracy. To była jej wina. Poprosiła go o coś w nieodpowiednim momencie. Seweryna ponownie przytaknęła. A potem to już tylko eskalowało. Krytykował cię za wszystko, za wygląd, za figurę. Nie interesował się tym, co robisz. Nie pomagał ci sprzątać domu, umyć naczyń czy ugotować posiłku. Mąż uważał, że to poniżej jego godności. Seweryna opuściła głowę. Łzy spływały jej po twarzy. Pomyślała nawet, że Stanisława jest jasnowidzem, bo tak precyzyjnie określała swoje relacje z mężem. Mówisz, że kochasz swojego męża. Stanisława wstała i przeszła się z boku na bok. Ale jak można kochać człowieka, który z ciebie kpi, jest chamski, grubiański, poniża cię? On daje przykład twoim dzieciom, które również traktują cię bez szacunku. A dzieci w zasadzie nie są winne swojemu egoizmowi, po prostu przyjmują model zachowania ojca wobec ciebie. I nie zdziwiłbym się, że usprawiedliwiasz w ten sposób taką postawę, myśląc, że nie masz dokąd pójść, że nie ma pracy, kocha cię, tylko nie rozumie, co robi. Mam rację? Seweryna już mocno płakała, zakrywając twarz dłońmi. Stanisława czytała w niej jak w otwartej księdze. Co można zrobić? Zapytała szlochająca Seweryna. Na początek uspokój się. Stanisława znów usiadła, objęła Sewerynę ramieniem i zastanowiła się, czy naprawdę chcesz utrzymać tę rodzinę razem. Zmiana czegoś w życiu zawsze przeraża, ale czasem jest po prostu konieczna, żeby nie zatracić się całkowicie. To właśnie strach przed zmianą nie pozwala ci w pełni zadbać o siebie, stworzyć normalnych warunków życia nie tylko DLA siebie, ale także DLA przyszłości swoich dzieci. Skąd ty to wszystko wiesz? Seweryna była zaskoczona. Mówię teraz jak do profesjonalnego psychologa. Zgadłaś. Stanisława roześmiała się. Z wykształcenia jestem psychologiem, ale nigdy nie udało mi się zrobić kariery w tej dziedzinie. Teraz wolę hodować cielęta. Ale wiedza zdobyta w instytucie i doświadczenie życiowe pomagają mi w trudnych sytuacjach. Jakie to szczęście, że cię spotkałam. Seweryna miała wrażenie, że ona i Stanisława znają się od dawna. Seweryna uwielbiała mieszkać na wsi. W ciągu dnia pomagała w pracach domowych, pracowała w warzywniaku, chodziła z nią do gospodarstwa, pomagała pielęgnować ogród. A co wieczór siadały na werandzie, wtulone w siebie i rozmawiały, wspominając dawne życie. Seweryna uwielbiała te sesje psychoterapeutyczne, jak je nazywała.
Z niecierpliwością czekała na wieczór, kiedy zapadała cisza i można było patrzeć w gwiazdy, rozmawiać i wiedzieć, że jest się wysłuchanym. Kilka razy w tygodniu Łucja dzwoniła i mówiła, że z Bronisławem i dziećmi wszystko w porządku. To prawda. Na początku byli źli, gdy dowiedzieli się, że ich matka i żona nagle wyjechała. Ale potem zaczęli za sobą tęsknić. Jolanta codziennie dzwoniła do Łucji i pytała, kiedy mama wróci. Adrian nawet płakał. Bardzo tęsknił za matczyną opieką i miłością. Wyobrażasz sobie, Łucja? Jolanta pytała mnie nawet, jak ugotować barszcz i jak sprać plamę z koszulki brata. Mąż pytał o mnie? Seweryna zapytała ostrożnie. Ciągle pytał, dokąd uciekłaś i dlaczego wyłączyłaś telefon. Łucja roześmiała się. Ale znasz mnie, nie będę milczeć. Powiedziałam twojemu Bronisławowi, że jeśli nie zmieni swojego stosunku do ciebie, to straci żonę na zawsze. Seweryna została u Stanisława i Henryka 3 tygodnie. Mogła zostać dłużej, ale nie chciała nadużywać gościnności gospodarzy. Bardzo tęskniła za swoimi dziećmi. W autobusie Seweryna przypomniała sobie pożegnalne słowa Stanisławy. Jak tylko zdasz sobie sprawę z własnej wyjątkowości, staną się dwie rzeczy. Albo twój mąż zmieni swój stosunek do ciebie, albo zrozumiesz, że on się nie zmieni. Wtedy bez wyrzutów sumienia rozstań się z tym człowiekiem i idź swoją drogą. Wróciła do domu z pełnym przekonaniem, że nie będzie żyła tak jak wcześniej. Po pierwsze, znajdzie pracę, a po drugie, nie będzie już ulegać zachciankom dzieci męża. Gdyby Bronisławowi się to nie spodobało, Seweryna była gotowa wystąpić o rozwód. Zdawała sobie też sprawę, że wszyscy w rodzinie powinni być równi i żyć szczęśliwie, pomagając sobie i wspierając się nawzajem. Nie wiedziała jeszcze, jak zbuduje relacje z dziećmi, ale zdawała sobie sprawę, że nie będzie już ich służącą. Czy im się to podobało, czy nie? Gdy weszła do mieszkania, cała jej rodzina wybiegła na korytarz. Mamusiu! Adrian i Jolanta rzucili się jej na szyję. Gdzie się podziewałaś? Tak bardzo za tobą tęskniliśmy. Ja też za wami tęskniłam, moje kochane. Seweryna po kolei całowała dzieci. Martwiłam się, jak sobie radzicie beze mnie. U nas wszystko w porządku. Bronisław podał żonie kapcie, a raczej bardzo źle bez ciebie. Proszę, nie odchodź już od nas. Naprawdę cię potrzebujemy. Jak tam gosposia? Seweryna była ostrożna. Mąż, jako kochająca żona i troskliwa matka, uspokoił ją. Pomożemy ci teraz we wszystkim, bo zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo jesteś zmęczona, żeby tylko nam żyło się wygodnie i dobrze. Przy okazji mamy DLA ciebie niespodziankę. Chodźmy do pokoju. Seweryna weszła i rozejrzała się. Pokój był posprzątany, ale nie widziała żadnych zmian. Spójrz w dół, szepnął Bronisław. Seweryna spuściła wzrok i zobaczyła małego szczeniaka siedzącego na podłodze i patrzącego na nią swoimi paciorkowatymi oczami. Kto to jest? Prawie zakrztusiła się z radości. Ten cud ma na imię Prochor, a raczej Proszka. Zawsze chciałaś mieć psa, prawda? Pamiętam, jak mi o tym mówiłeś, kiedy się pobraliśmy. Bronisław spojrzał pieszczotliwie na żonę. A teraz twoje marzenie się spełniło. Teraz wszyscy będziemy spacerować z nim po parku. Proszka stanął na nogi i przeszedł przez pokój, po czym nagle usiadł i zrobił pod sobą małą kałużę. Wszyscy się roześmiali, a Adrian przyniósł z łazienki szmatę i wytarł to, co zrobił szczeniak. Seweryna wzięła pieska na ręce i przytuliła do siebie. Tak, świat jest wart życia, wykrzyknęła. Cokolwiek by się nie działo.